W Związku Artystów Plastyków w Katowicach otwarta została wystawa Pirazy Oko, której szefową i opiekunką wystawianych prac jest pani doktor habilitowana Katarzyna Gawry-Holender, profesor nadzwyczajna, która opiekuje się tymi artystami. To znaczy opiekowałam się nimi do czasu, kiedy zrobili dyplom. Teraz już są wolni, niezwiązani, a mimo to chcieli razem wystawić. To jest bardzo, bardzo przyjemne i bardzo satysfakcjonujące dla nas jako zespołu pracowni, bo to nie tylko moja praca, ale praca całego zespołu czterech osób, które razem z dyplomantami pracowali nad tymi realizacjami, które tutaj są. Pan dr Marian Słowicki to jest magister Piotr Dzik i magister Marcin Kasperek, nasz najmłodszy współpracownik, który pracował ze studentami, jest właściwie oddelegowany do prac nad typografią. Przyglądając się tym pracom, stwierdzam, że są bardzo dojrzałe. No tak, to są, proszę pana, dyplomy magisterskie. My już tutaj nie mamy do czynienia z dziećmi. To są naprawdę dorośli, poważni ludzie, którzy mają swoje zdanie i mają do powiedzenia od siebie dużo rzeczy i podyskutowania o świecie też. Dużo mają do włożenia w tę rozmowę, w taki dyskurs. Artyści mają coś do powiedzenia tym, którzy chcą czegoś się nauczyć. Nie wiem, jak odpowiedzieć w ten sposób, w tej chwili na to w obliczu tych prac, które tutaj są, dlatego że to są takie bardzo konkretne tematy tych dyplomów, bo to i kampania wizerunkowa, i kampania społeczna, właściwie dwie kampanie wizerunkowe, jedna komercyjna, jedna społeczna, jedna wizerunkowa o straży pożarnej, druga, czyli społeczna działalność. Druga kampania właściwie taka stricte marketingowa, ale tutaj jest przekazana cała masa wiedzy, jak mówić, jak spojrzeć, jak działać po prostu. No, ale to chyba na pewno z tego można się uczyć. Ale to jest najważniejsze chyba, że artysta potrafi przekazać swoje myśli odbiorcy. Artysta powinien przekazywać swoje myśli odbiorcy, inaczej by produkowałby do szuflady. Jakie plany na przyszłość? Będziemy rozwijać naszą pracownię, będziemy dalej zajmować się... Pracownia 210. Pracownia 210, to jest taka nasza umowna nazwa między nami, to jest taka wewnętrzna, natomiast Pracownia Wizerunku, Promocji i Identyfikacji Wizualnej, tak się nazywa w strukturze szkoły. I bardzo prawdopodobne, że będziemy szli również w stronę projektowania gier planszowych, ale takich o tematyce edukacyjnej, o tematyce społecznej. Takie mamy plany na najbliższą przyszłość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję serdecznie, życzę bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego. Dziękuję, kłaniam się. Pan Krzysztof Stręcioch wystawia swoje grafiki, książki i wszystko związane z Tarnowskimi Górami. Prawie wszystko. Przede wszystkim i najważniejsza moja praca na wystawie to przewodnik architektoniczny po Tarnowskich Górach. Jest to ilustrowany spacerownik, dzięki któremu widzowie, spacerowicze mogą zwiedzić, mogą zobaczyć prawdziwe Tarnowskie Góry. Bez tego brudu, bez smogu. Jest to zachęta dla każdego, kto chciałby się udać do Tarnowskich Gór i okolic. Dokładnie, w 2017 roku Tarnowskie Góry dołączyły do Światowej Listy Dziedzictwa UNESCO. I to jest może taka zachęta, żeby nie zobaczyć jedynie kopalni srebra, ale inne budynki, które są równie piękne. Miasto zabytkowe. Tak, ale najważniejsza jest ta starówka, czyli Dom Sedlaczka, Ratusz, Kościół Ewangelicki. No jest bardzo dużo budynków, o których warto byłoby powiedzieć. Jak pan wpadł na pomysł tworzenia właśnie tego typu wydawnictw? Mieszkam w Tarnowskich Górach, więc jestem zainteresowany historią, architekturą tego miasta. I wędrując do pracy zobaczyłem, jak niektóre budynki są piękne, ale jednocześnie brudne. Więc chciałem to piękno wydobyć z tych budynków i przedstawić fasady w taki sposób, jak powinny wyglądać. Efekt został osiągnięty, dlatego że plakaty i wydawnictwa emanują kolorami. Dziękuję. Co dalej? Zostaję w mieście i w dalszy sposób będę promować to miasto, ale nie tylko. Kolejnym moim projektem jest niesamowity dom cioci Lucy. Co to jest? Jest to bajka, ilustrowana bajka o historii dziewczynki pochodzenia żydowskiego. Nie tylko grafika, nie tylko albumy, ale także i bajkopisarstwo. Bajkopisarstwo, ale w takim początkowym stadium. Jest tu pewnie, kiedyś trzeba zacząć. Jest tu pewnie dużo do poprawy jeszcze, ale głównie właśnie ilustracja. Ciekawa historia. Tak, no parę lat temu nakręciłem film o historii Żydów tarnogórskich, więc też między innymi ta książeczka z tej okazji. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Piraz Oko to, biorąc dosłownie, jakiś wymiar, którego nie określiliśmy dokładnie. Ale bądź człowiekiem, to już jest konkretna rzecz, a swoje dzieła właśnie pod tym głównym tytułem wystawia pani Marta
Gadaszewska. Dlaczego taki temat? Z tego względu, że przez 6 lat prowadzę dom tymczasowy dla psów przede wszystkim. Zdarzyły mi się 2 koty i chomik, także zwierząt było więcej. A nawet pająk. Ale głównie generalnie brałam na dom tymczasowy pieski. I tak bardzo gdzieś z tyłu głowy kotłował mi się cały czas ten temat i czułam wielką potrzebę, żeby podzielić się nim ze światem. A przede wszystkim dlatego, że ludzie generalnie nie wiedzą, czym są domy tymczasowe i dlatego chciałam opowiedzieć o tym światu. To jest coś takiego jak hotel dla psa. Hotel może nie, to jest miejsce, w którym pies nie musi być w schronisku. On w tym domu tymczasowym czeka na dom stały, czyli omijamy jakby schronisko zupełnie i w domu tymczasowym piesek jest obserwowany, widzimy jak się zachowuje, jaki ma charakter i dzięki temu jesteśmy w stanie znaleźć jak najlepszy dom stały i dzięki temu te pieski nie wracają później z adopcji. Powstało wiele ciekawych plakatów z adresem strony internetowej. Kto przygotowywał te plakaty? Ja. Wszystko osobiście i zdjęcia i później prace graficzne i prace nad projektem strony i powstała również instalacja składająca się z luster i zdjęć zwierząt, do której mogliśmy podejść i dopasować się do psa, co miało zainteresować ludzi do wzięcia ulotki i tam również można było znaleźć adres strony internetowej, na której są wszystkie informacje na temat domów tymczasowych. Miłośniczka z ogromna. I graficzka tak, zarazem. W jednej osobie, dokładnie. Mam nadzieję, że będzie się panu podobać wystawa. No, dlatego rozmawiamy. Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo. Agnieszka Fierek wystawia swoje fotografie. Fotografie, tak. Jak do tego doszło, że zajęła się pani właśnie fotografią, pracownią wizerunku i tak dalej? Ja nie ukrywam, że jakby mój kierunek kształcenia od zawsze był związany z projektowaniem i z fotografią. Pochodzę stąd i chciałam w swojej pracy pokazać przede wszystkim moje zainteresowanie, powiedzmy, miejscem, z którego pochodzę i chciałam skłonić inne osoby do poszukiwania tej duchowej charakterystyki naszego regionu. To są prace, które powinny zachęcić zwiedzających do odwiedzenia tych stron. Do tych zainteresowania Śląskiem przede wszystkim, bo jak, tak jak mówi tytuł Genius Loci, duch miejsca naszego Śląska. Silesia Superior po łacinie oznacza Górny Śląsk. No i cała książka jakby no, nawiązuje do, powiedzmy, tych naszych miejsc, które są charakterystyczne dla naszego regionu. Książka, która tu obecnie leży, to jest autorstwa pani, tak. I ona jakby reklamowała cały Śląsk. Tak, i staram się ukazać fotografię w swojej książce, ale książka zawiera również wybrane fragmenty książek pisarzy śląskich. Powiem, że mało osób, powiedzmy, zna nawet sławnych pisarzy, którzy stąd pochodzą i starałam się po prostu przeplatać fotografię razem z fragmentami na przykład Dracha Szczepana Twardocha. Świetnie, jest to interesująca propozycja, którą należałoby się zapoznać i po prostu pójść śladami autorki. A jeszcze może coś o planach. Aktualnie wróciłam ze stażu z Malty, 3-miesięcznego, także no nie ukrywam, że będę chciała tam wracać i kontynuować po prostu pracę projektową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. ZPAP w Katowicach wystawia swoje prace na wystawie Pirazy Oko Żaneta Manikowska. Są to ogromne projekty, które przedstawiają mężczyznę i kobietę. Osoby kojarzące się z dobrym nastrojem, poczuciem humoru, zabawą. Wszystkie osoby są w ruchu, skaczą. Są to kolaże. Bardzo ładne. Dziękuję bardzo. Założeniem głównym był projekt witryn sklepowych dla firmy LPP, która skupia w sobie kilka brandów, m.in. Reserve, Mojito, House, Sinsay. I abstrakcyjni bohaterzy finalnie wiszą w witrynach. Znam tych bohaterów. Tak, ja też jestem na jednych z nich. Właśnie. Prace są wykorzystywane głównie w reklamie, promocji i wizerunku brandów firmy LPP. Oprócz wielkich prac są jeszcze dodatkowe gadżety, które uzupełniają witrynę. Są to zawieszone w przestrzeni elementy dodatkowe, służące i zamykające całą aranżację. Cały ten projekt, te wszystkie obrazy, które są tu wystawione, plakaty, niejako sugerują oglądającym, na co mają zwrócić uwagę. Zwracają uwagę na cały proces projektowania ubioru, czyli wszystkie elementy składowe, na które przyczyniają się do powstania projektu. I są tutaj karta kolorów w postaci przeróżnych
próbek materiałów. Materiały mają zróżnicowaną fakturę. Są to połączenia skóry. Zrobiłam taką innowacyjną, nazwę to tkaninę, ponieważ łączyłam skórę z tkaniną wełnianą za pomocą zwykłych splotów płóciennych, skośnych, atłasowych. Najpierw cięłam skórę na drobne paseczki łącznie z tkaniną i zaczęłam pleść, tak jak pleci się tkaninę na krośnie tkackim. Tutaj na przykład jest taki przykład. I tym samym stworzyłam też innowacyjne tkaniny. Jest pomysł, który można wykorzystać oczywiście w porozumieniu z autorką. Tak, oczywiście. Czyli panią Żanetą Manikowską. Zaczyna pani działalność gospodarczą i chce zaprezentować swoje projekty przyszłym klientom. Tak, już wkrótce zostanie uruchomiona moja strona internetowa. Będę doradzać klientom w kwestii wizerunku biznesowego z zachowaniem zasad protokołu dyplomatycznego. Będę doradzać także w wizerunku codziennym, casualowym, formalnym, mniej formalnym. Także zapraszam wszystkich na moją stronę internetową. Zatem życzę powodzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim za uwagę. Czesława Włóka także wystawia swoje prace na wystawie Pirazy Oko w ZPAP Katowice. Ma pani tu kilka fotografii i książek. Tak, bo to w sumie jest jedna książka, którą wydałam. Są tutaj pokazane trzy wersje, jak ona powstawała. Jest to książka o historii zespołu Śląsk, ale z innej perspektywy. Jakiej? W tej książce są opisane osoby, które pracowały w zespole Śląsk, ale na różnych stanowiskach i w różnym okresie czasu. W tej książce znajduje się na przykład pan Paweł Mucha, który jest z pierwszego naboru, pan oboista, Bruno Czaja, który był skrzypkiem, ale jest także pani Krawcowa, która pracuje praktycznie od samego początku do dnia dzisiejszego, pani magazynierka, która zajmuje się wszystkimi strojami. Mamy też pierwszą solistkę, była to bardzo ważna osoba, pani Aleksandra Łabucka. Także to są takie bardzo szeroki zakres osób, które opisywałam w tej książce. Ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy się interesują sztuką i ludowymi pieśniami, które prezentowane były przez Zespół Śląsk. Tak, dokładnie. I natomiast zawsze Zespół Śląsk kojarzy nam się ze strajami kolorowymi, które widzimy na scenie. Ja natomiast poprzez fotografie archiwalne w połączeniu z współczesnymi, które robiłam przez te 2 lata i dokumentami, które uzbieram, chciałam pokazać tych ludzi, dla których i ukazać, czym jest Śląsk dla tych osób, bo ten Śląsk jednak jest ich całym życiem. No właśnie, i ci, co żyją, nie znają pewnych szczegółów, na które można zwrócić uwagę, biorąc książkę do ręki. Tak, dokładnie. A tym bardziej nam się wydaje, tak, ale w wieku 70 lat chodzić do pracy z wielką ochotą, to znaczy, że ten zespół Śląsk ma naprawdę ogromne znaczenie dla nich. Jakie plany? Po tych studiach na Akademii zajęłam się fotografią. Mam nadzieję, że będę to rozszerzała. Chciałabym właśnie robić zdjęcia do różnych kampanii społecznych, bo już robiłam do Bite Dziecko Oddycha Ciszej. Robiłam także Idzie Rak, Niebo Rak do kampanii związanej z rakiem piersi. Także w tym kierunku chciałabym iść. Robić jednak fotografię taką szczególną. Życzę tego z całego serca i dziękuję. Bardzo dziękuję. Patryk Niedźwiecki wystawia swoje grafiki w formie plakatów zatytułowane Ochotnik. Zgadza się. Dlaczego Ochotnik? Dlatego, że kampania wizerunkowa skupia się na ochotniczych strażach pożarnych i zależało mi na przedstawieniu właśnie strażaków jako normalnych ludzi, którzy mają swoje 2 zawody. Jeden wyuczony, ten zarobkowy, a drugi właśnie realizują z pasji, z potrzeby pomagania innym ludziom i robią to praktycznie za darmo. Strażak to osoba, która nie patrząc na czas idzie udzielać pomocy w każdej dziedzinie. Zgadza się. Jest uniwersalny. Zgadza się, jest uniwersalny, jednak patrząc na statystyki w Polsce, ochotników jest zdecydowanie więcej niż zawodowych straży pożarnych w całym kraju. Mhm. Wynika to z tego, że państwowe straże pożarne są od siebie oddalone o setki kilometrów, a ochotnicze ze względu na tradycję już praktycznie ponad 100-letnią były częściej budowane i w ostatnich latach przeszły spore modernizacje. W związku z tym chciałem pokazać, że ochotnik jest równie dobrze wykwalifikowany, ma równie profesjonalny sprzęt co zawodowiec i nie wykonuje tej pracy wcale gorzej w związku z tym, że robi to ochotniczo. No i są tu też kobiety. I mamy ich nawet sporo, bo akurat na plakatach są druhowie z jednostki OSP Kostuchna, więc są to prawdziwe postacie, inspirowane z moją własną służbą, między innymi w OSP. Moja służba też się przyczyniła do inspiracji całego projektu, ponieważ wiem, że ludzie, którzy już mają styczność z Ochotniczą Strażą Pożarną, nie zawsze mają o niej najlepsze mniemanie.
a w związku z zmianami, które były w ostatnich latach, wiem z własnego doświadczenia, że jest zupełnie inaczej. Od nas się wymaga coraz więcej, jesteśmy coraz bardziej szkoleni, coraz trudniej też zostać tym ochotnikiem. Dlatego zależało mi właśnie, aby pokazać ochotników w takiej właśnie formie. Jest pan też zainteresowany jako grafik. Tak, zawód, jestem projektantem graficznym, pracuję w zawodzie, realizuję się w tym. Dla mnie Ochotnicza Straż Pożarna jest pasją, rozrywką i gdzieś w ten sposób też realizuję swoje życie prywatne. O. Patrząc na te plakaty, widzę górnika, nauczyciela, geodetę, fryzjerkę, fotografa, księgową. To są strażacy. Dokładnie. Ratownicy. Większość jest już po kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niektórzy mają kursy dowódców, więc mają szerokie uprawnienia. Bo żeby tak naprawdę zostać strażakiem ochotnikiem, trzeba skończyć jeden kurs, ale w ramach rozwoju, bo cały czas i standardy ratownictwa medycznego się zmieniają, to my musimy być na bieżąco, więc cały czas jesteśmy regularnie szkoleni. Dziękuję. Dziękuję również.